Gliwicach pojawiły się kolejne biblioteki plenerowe. Mają zachęcić do czytania, ale też do wymiany książek. To pomysł mieszkańców, którzy wybrali go w głosowaniu do gliwickiego budżetu obywatelskiego. Karolina Komada. Mieszkańcy Gliwic mają do dyspozycji kolejne biblioteczki plenerowe. Od niedawna takie trzy drewniane budki stoją na osiedlu Sikornik. Mieszkańcy, czy nie tylko mieszkańcy Gliwic, mogą do tych budek wkładać książki już przez siebie przeczytane, a inni z nich skorzystać. Oczywiście liczymy na to i zawsze to się podkreśla, żeby nie zostawały na czyjejś już półce domowej, tylko po przeczytaniu dalej ruszyły w świat. Oprócz promocji czytelnictwa jest to też takie proekologiczne działanie. Nie kupujemy, tylko czytamy, wymieniamy się tymi, które już są w obiegu. Idea tej książce Drugie życie praktykowana jest w Gliwicach od 2016 roku. Te przypominające karmniki dla ptaków budki mają zachęcać do lektury na świeżym powietrzu. Ale to nie jedyne udogodnienie dla gliwickich czytelników. W ubiegłym roku też z budżetu obywatelskiego powstał książkomat. Można do niego zamówić przez internet książki z jednej filii miejskiej biblioteki. Do dwóch dni zamówienie jest do odbioru. Zwrot odbywa się w podobny sposób. W tym roku w gliwickim budżecie obywatelskim mieszkańcy też mogą zagłosować na kolejną biblioteczkę plenerową lub zakup książek do miejskiej biblioteki. To jedna ze 139 propozycji, które zostały dopuszczone do głosowania. I właściwie wszystkie dotyczą czasu wolnego, rekreacji, infrastruktury temu służącej, więc to też nam daje pewien obraz tego, co jest w danym momencie oczywiście ważne. Między innymi jest to zadanie dotyczące stworzenia strefy chilloutu na Czechowicach, zadanie dotyczące spędzania wolnego czasu przez młodzież naszego miasta. To jest taka oferta dotycząca wolontariatu i aktywności sportowych. Tegoroczne głosowanie trwa do 14 września.